Umierano od przymusu, umierano od tyfusu, a czasem umierano od razu, od gazu. Umierano z powodu bólu, chłodu i głodu. Umierano od szwabskiego buta, od prądu na drutach. Dziś słychać, że Niemcy są czyści, a winni abstrakcyjni naziści. Dzieje się tak z tej przyczyny, że abstrakcja uwalnia od winy. Umierano biologicznie, umierano statystycznie, umierano bez pocieszenia, nigdy bez cierpienia. Umierali jak leci staruszkowie i dzieci, bo przede wszystkim umierali tacy niezdolni do pracy. Dziś słychać, że Niemcy są czyści, a winni abstrakcyjni naziści. Dzieje się tak z tej przyczyny, że abstrakcja uwalnia od winy. Umierali ludzie dla oprawców, podludzie, traktowani w dni powszedniej święta jak zwierzęta. Umierali w pasiakach i w drewnianych chodakach, bowiem w myśl powszechnej opinii śmierć wolnym czyni. Dziś słychać, że Niemcy są czyści, a winni abstrakcyjni naziści. Dzieje się tak z tej przyczyny, że abstrakcja uwalnia od winy. Gdy słychać, że Niemcy są czyści, a winni abstrakcyjni naziści, trzeba powtarzać aż do przesady, to niemieckie obozy zagłady. Trzeba powtarzać aż do przesady, to niemieckie obozy zagłady. Trzeba powtarzać aż do przesady, to niemieckie obozy zagłady. To niemieckie obozy zagłady. To niemieckie obozy zagłady. To niemieckie obozy zagłady. Niemcy robili różne rzeczy, żeby człowieka odczłowieczyć. Będąc produktem łatwopalnym, człowiek zupełnie był zniszczalny. Widziały zbrodnie niesłychane, Auschwitz, Treblinka czy Majdanek. Widziały zbrodnie niesłychane, Auschwitz, Treblinka czy Majdanek. Człowiek nienawiść w Niemcach budził, gdy nie należał do nadludzi. Człowiek, jeżeli nie był Niemcem, żyłby pracować i nic więcej. Bo albo służył rasie panów, albo go trwale usuwano. Bo albo służył rasie panów, albo go trwale usuwano. Człowiek się stawał mydłem szarym, a gdy posiadał łaskę wiary, i jeśli Boga był świadomy, zanim do nieba szedł przez komin, jeszcze w gazowej tkwiąc komorze modlił się do Matki Bożej. Jeszcze w gazowej tkwiąc komorze modlił się do Matki Bożej. Jeszcze w gazowej tkwiąc komorze modlił się do Matki Bożej.
Wojna kobietom młodość zabiera, gdy nie wracają tułacze mężowie. Choć trąci to Odyseją Homera, życie to nie poetycka opowieść. Każdy dzień trudny jest dla Penelop, wierność to sztuka wymagająca. Zwykle gdy ludzi armię rozdzielą, brak szczęśliwego końca. Do wojny można się przyzwyczaić, do strachu co by olbrzymia oczy. I tylko trzeba uważać w maju, by się wiosennie nie zauroczyć. Gdy życie staje się nienormalne, ludzie szukają normalności. I lekarstwa na stany fatalne znajdują w miłości. Czasem dostanie list Penelopa z zawiadomieniem, że umarł Odys, w obozie ciężki go zawał dopadł lub inne zgonu były powody. Próżno by jednak czekać na ciało, pogrzeb być musiał symboliczny. Wszystko spalone zaraz zostało ze względów higienicznych. Z kolei innej Penelopie żałobne nie zagrały dzwony. Powrócił jej kochany chłopiec, wyborem losu ocalony. Będzie się z krzykiem budził w nocy, może opuści ją po latach. A świat się dalej będzie toczył, bo to drobiazg dla świata. Wojna wyniszcza, wojna kaleczy, wojna skazuje na samotność i okrada z dzieciństwa dzieci. Wojna jest śmiercią milionkrotną, wojna z człowiekiem się nie liczy, wojna zabija dla kaprysu, a Penelopy palą znicze na grobach Odysów. Wojna z człowiekiem się nie liczy, wojna zabija dla kaprysu, a Penelopy palą znicze na grobach Odysów, na grobach Odysów, na grobach Odysów. Polacy idą w dół w bój z zawadiackim uśmiechem i na chwały Polach giną bez wahania, ale mają jedną niewygodną cechę, że niepodległości oczekują w zamian. Byli pod Paryżem i londyńskim niebem i na włoskich wzgórzach, na piaskach Afryki, uskrzydleni słusznym narodowym gniewem, nieświadomi podłych metod polityki. Ten typowo polski upór i oddanie podziwiali głośno dobrzy sojusznicy, aż wprowadził nagle ich w zakłopotanie zbiór katyńskich czaszek z kulą w potylicy. Stalin dźwigał ciężar walk na froncie wschodnim, a tu na jaw wyszły takie straszne rzeczy. To dla koalicji temat niewygodny, a więc pozwolono, by Stalin zaprzeczył. Mimo wszystko wciąż Polacy próbowali bronić się w rozpaczy, bo przez akcję burza płonęła Warszawa, a towarzysz Stalin postój wojsk sowieckich celowo przedłużał. Były wśród dowódców polskich wątpliwości co do szans i kosztów powstańczego zrywu. Klęska oznaczała kres niepodległości, bierność, zgodę na sowiecką strefę wpływu. Zachód zachowywał próżną obojętność i powstanie jawnie bagatelizował, przy tym propagandę stosując pokrętną, że problemom winna jest Armia Krajowa. Niemcy mordowali ludzi bez obiekcji i równali z ziemią niepokorne domy. Potem sporządzono bilans insurekcji, tysiące rannych, zabitych, wypędzonych. Podczas konferencji wielkich polityków, gdy dzielono wpływy pijąc dobre wino, nikt już nie wspominał o Falezji, Narwiku i czerwonych makach na Monte Cassino. To nie pierwsza wojna, a Roosevelt, nie Wilson.
Inny kształt Europie nadano w debatach i w niewolę nową wkroczył kraj nad Wisłą z woli niewdzięcznego zachodniego świata. I w niewolę nową wkroczył kraj nad Wisłą z woli niegodnego zachodniego świata. Dali świadectwo Polacy od pierwszego do ostatniego dnia. Za to im świat odpłacił skazaniem na imperium zła. Polacy walczyli za wolność tych, co podnieśli krzyk, ale za wolność Polaków potem nie walczył nikt. Niszczyli Rzeczpospolitą brunatno-czerwoni zaborcy dwaj, wybili polską elitę i cmentarzami pokryli kraj. Każdy z wrogów mordował Polaków jak tylko mógł, lecz w sojusznika potem zmienił się jeden wróg. Jak dziwnie jest wygrać wojnę i jednocześnie przegrać ją, na polach krwią tryskać hojnie, co w poematach odwagą zwą. Lecz bohaterstwo w boju, chociaż to wielka rzecz, nie jest wystarczające, by niepodległość mieć. Wysoka jest dumy cena, niech zapamięta o tym świat. Kislinga i Petena nie było w Polsce mimo strat. Tutaj z kolaborantów nie powstał żaden rząd. Tutaj kolaborantów podziemny sądził sąd. Kiedy zamilkły fronty i świat przeżywał zwycięstwa szał, tu po 45. bój o wolność nadal trwał. Nieznanym grobom niezłomnych brakło matczynych łez. Żołnierska wierność ojczyźnie kwestią honoru jest. Kłamcom od lat się marzy na nowe tory historię pchnąć, z ofiar zrobić zbrodniarzy, a ze zbrodniarzy winę zdjąć. Dosyć już z antypolską nikczemną grą, nie fair. To Niemcy świat podpalili wespół z ZSRR. Dosyć już z antypolską nikczemną grą, nie fair. To Niemcy świat podpalili wespół z ZSRR. Pytano, gdzie był Bóg w swym majestacie Bożym, kiedy bezbożny wróg na ziemi piekło stworzył. Kiedy bezbożny wróg na ziemi piekło stworzył. Pytano, gdzie był Bóg, czy z twarzą zatroskaną, zamiast zapobiec złu, z milczeniu z boku stanął. Zamiast zapobiec złu, w milczeniu z boku stanął. Pytano, gdzie był Bóg, gdy świat krwią ludów spłynął. Pytano, gdzie był Bóg w Auschwitz i na Wołyniu. Pytano, gdzie był Bóg w Auschwitz i na Wołyniu. Pytano, gdzie był Bóg w strasznym XX wieku. A on był właśnie tu, przy każdym skrzywdzonym człowieku.
a on był właśnie tu, przy każdym człowieku. A on był właśnie tu, przy każdym człowieku. A on był właśnie tu!